Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Godlewski, miasto Konin. Jaki jest ustrój w mieście Konin? Socjalizm. Dlaczego? Ponieważ tylko w socjalizmie zwalcza się problemy niespotykane nigdzie indziej. I z takimi problemami boryka się prezes PGKiM. Otóż okazuje się, że liście w centrum miasta nie są posprzątane, ponieważ jest ich za dużo. Problem, który przerasta logistykę i organizację PGKiM, a dokładnie pana prezesa. Zmienić pana prezesa, czy, nie wiem, na wiosnę zrywać liście, żeby nie było ich tak dużo, co jest tańsze? Socjalizm w mieście Konin. Okej, okay, przyznaję się. Proszę Państwa, często narzekałem na pracę wiceprezydenta Waszkowiaka, na pracę urzędników i no, zdarzało mi się tutaj marudzić. Ale nie byłem świadomy, że te osoby po prostu nie wiedzą, jak to prowadzić. Nie wiedzą, jak organizować to miasto, nie wiedzą, jak ściągnąć tutaj inwestorów. I miasto powoli staje się taką dziurą bezrobocia. Ale teraz to się zmieni, ponieważ pan wiceprezydent Waszkowiak pojechał łącznie z kilkoma urzędnikami za granicę na warsztaty. Teraz będzie wiedział, jak ściągnąć tutaj inwestorów, jak organizować to miasto, jak urzędnicy mają tutaj ładnie, pięknie obsługiwać petentów i wszystko będzie ślicznie. Oczywiście z pieniędzy podatników. Ale cóż, wszyscy byliśmy nieświadomi, że te osoby po prostu są nieprzeszkolone. Alleluja, teraz będzie lepiej.